Siemanko, siemanko, tu Killer Misiek po długiej przerwie. Już prawie jestem gotowy do boju. Jeszcze tylko muszę parę rzeczy tu uregulować. Ale dzisiaj już pierwszy taki krótki, no nie wiem czy krótki, ale informacyjny filmik. Co nowego w DLC 1.16? Szkoła latania. I tak sobie usiadłem i będę sobie pykał i oglądał, co jest nowego. Jako pierwsze wskoczymy do telefonu, zobaczymy, co tutaj znajdziemy nowego. Wiem, że jest nowe autko. Macie tu kurwetkę klasyczną i kabrioleta. Wasz wybór, co weźmiecie. No, ja na przykład kupię sobie cabrio. Nie wiem, w takim ładnym kolorze. I tak zaraz będziemy robić tuning. I tu sobie zapodamy 695 tysięcy dolców. Ale wiecie co, wejdę do garażu, bo samochody tu działają na nerwy. Włączyłem muzykę, bo przeważnie YouTube potem się pluje, że tam jakieś muzyczki. Nie od nich wtypię, kurde, i potem blokują filmy. Dobra, poczekam sobie tu na ten, na kurwetkę. A w międzyczasie zobaczymy, jakie są samoloty, bo w końcu DLC nazywa się Szkoła Latania. Pewnie są nowe, jak już mówiłem, czy pisałem, samoloty. No, jest jeden helikopter Swift. Klasyczny albo Flying Bravo. Jaka różnica między tymi dwoma? Flying Bravo jest w środku obite siedzenia jakąś skórą. Zresztą to tu wszystko pisze, skóra pandy czy coś takiego. No, a że lubimy zwierzątka, to bierzemy Flying Bravo i kupujemy Bravo. W Pegasusie możecie iść po helikopter. Co tu jeszcze jest? Milijet. 1 700 000. Odrzutowiec na 16 osób, moi drodzy. Możecie spakować cały serwer ludzi i przelecieć się przez mapę. Muszę go mieć, no bo trzeba potestować. Tak, i już znowu 1 700 000 poszedł z dymem. Mamy jeszcze tutaj Besra. Niestety nie będzie startował pionowo, ale pierwszy odrzutowiec, który można kupić. Niestety nie można z nim strzelać, ale żeby poszaleć bez wojny zawsze z wojskiem, to można sobie go kupić i śmigać po tej mapie. Dobra, zaraz będziemy dzwonić do Pegasusa. To już jest wszystko ze strony samolotów i helikopterów. Nic nowego już tu nie ma. Co tu jeszcze może być? Tutaj chyba nic nie mamy. Nic nie ma nowego. Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, u mnie na przykład jest dalej dostępny Liberator. Dużo ludzi mówiło, że Liberatora już nie ma, że go wyciągli, ale jak widać, u mnie jest dalej Liberator i mogę go sobie kupić. Także kto nie ma Monster Trucka, to może sobie go za 700 baksów kupić. Dobra, kurwetka już na pewno jest w garażu. Proszę bardzo, super kolor. Jedziemy.
na pierwszą przejażdżkę. O. Głosik, jak to głosik. Dużo się tam nie zmienia. Zobaczymy, jak go można tuningować. Twardy na ziemi, sportowy. O kurde, ale urwał. Ale to było dobre. Dobra, jedziemy dalej. Zaraz dorzucimy jakieś fele, silnik na maks i tak dalej. Zobaczymy. Napraw pojazd, pancerz. Stóweczka czy nie stóweczka? A niech będzie. Hamulce, zderzaki. O, zobacz, co tu mamy ciekawego. Kolor auta usunięty w ogóle. Spoiler. Fabryczny. Kolor auta. Wydaje mi się, że ja będę miał usunięty i z tyłu i z przodu, bo najfajniej to będzie wyglądać. Clean jest bardzo fajny. Silnik ulepszymy na poziom czwarty. Wydech. Co tu mamy ciekawego? Takie, takie. Boczny wydech. O, bardzo fajny. Maska. Nie, takie nie. Klaksony. Nic się nie zmieniło. Światła. Fabryczne. Ksenonki. Zarzucimy ksenom. Tablica. Prywatna tablica, nie ma prywatnej już. No nie wiem, czemu nie ma mojej tablicy już. Zaraz musimy zobaczyć, co się stało. Lakierowanie to zaraz, klatka. O, jest fajnie. Ulepszona klatka, bierzemy ją. Skrzynia biegów max, turbo, włożymy, koła, rodzaj kół. No jak widzicie, dalej nie ma nowych. Szkoda, bo mogłoby być fajnie, jakby były jakieś nowe felgi, czy tam inne modyfikacje. Sportowe. No ale już tak źle nie ma. Jakoś go tu sobie odpicujemy, nie? Weźmiemy te kolor kół. Samochód zrobimy. Lakier.
podstawowy, matowy, czarny mat, kolor dodatkowy, matowy. Co by tu wziąć? Wezmę czerwony. Niech tak jest. No i to wszystko. Warty 517 tysięcy. Fajnie jasno się zrobiło. Światełka ksenonki. Dobrze idzie. I poszło. Fajnie słychać, jak turbo odbija. Dobra, dzwonimy po helikopter. Pegasusik. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Thank you, madam. Your spectacular aircraft is now ready for you at our nearest airfield. No, jedzie po niego. Zobaczymy, jak tam nowy helikopter się będzie sprawować. Jak widać, kurwetka, słaby skręt, bardzo ciężko się jeździ, ale tak to jest z klasykami. Stoi, zobacz, ale duży. Superancko wygląda, zobacz. Dwukolorowy. Tu. Super. Podoba mi się. Zrobię sobie taką fotę. Będzie superancko. No i zobaczymy, jak to lata.
Zauważcie, jak ląduje, że się kółka obniżają. Zobaczcie, jak odlecę. Się dźwigają. Gdzie schować koła? Idzie. O, super. Super to wygląda teraz. I śmigamy. Lubię to. Kółka. Łyk. Wyjechały. Ciekawe, co się stanie, jak spróbuję lądować bez wyciągniętych kółek. Ale najpierw przelecimy się. No, helikopter jak to? Helikopter za szybki nie jest. Pewnie mu się to nie będzie podobało bez kółek lądowanie. Próbować trzeba. Ojeju, co się dzieje? Pewnie już do niego nie wejdę. O, fajny motyw na zdjęcie. O, tu tak. No, zobaczymy, wejdzie. Wejdzie. Lecimy dalej. No, i co jeszcze tu powiedzieć? Zadzwonimy sobie po odrzutowca. I believe we already sent this vehicle to you. No, niestety, muszę tego chyba rozwalić, żeby dostać inny. No to nie ma nic lepszego jak fajny ładunek wybuchowy, który się tu podłoży. O, super, jest, mruga sobie. Oddalenie się i jedziemy z koksem.
Policja mnie coś goni. Dzwonimy do Pegasusa. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Bezradny był? Tak. Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you'll be happy, madam. Tam już postawili go. Podlecę sobie. Bo mój odrzutowiec. O, dobra. Proszę bardzo. Mały, ale fajny. Zaraz śmigniemy policji. Zobaczymy. O, ale śmiga. Ale czad. Nieźle daje. No, nie powiem. Power jest. Można się tym fajnie pobawić. No, ale twarde lądowanie. Trochę bliżej. Normalny odrzutowiec. Mały. Fajnie chodzi. Można z tym pewnie fajne rzeczy odpierniczać. Za dużo nowości nie ma w tym DLC, ale zawsze coś. Nie ma, że a do dupy tego. Dobrze, że jest w ogóle coś, a nie zawsze to samo. Wiadomo, wszystkiego naraz nam nie dają, a na pewno dużo rzeczy innych mają jeszcze w dopracowaniu. Także nie ma źle. Ale urwał. No, jest fajnie. Teraz zaraz zadzwonimy znowu do Pegasusa. I poszedł. Musimy sprawdzić jeszcze ubrania. Nowe spadochrony. No.
odsłonił od razu po ten duży odrzutowiec. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Mini jet. Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, madam. Ale chyba mam pecha i nie jest to na tym lotnisku, czy jest na tym lotnisku. Gdzie on stoi? To w środku będzie stał? No to fajnie. Już myślałem, że trzeba gdzieś daleko lecieć. Ale udało się. Stoi tam, o, proszę. Podlecimy prosto pod niego. O, dzień dobry. Zostawiłem tu kawałek krwi. A zobaczcie, jaki duży. To jest odrzutowiec ekstra klasa. Air Force One, proszę Państwa. Dobra, siadamy. Super oświetlenie. Zobaczymy, jak to lata. Widzi ta. Bardzo fajnie się tym lata i ląduje. Jest fajne, ok. Dobra. Teraz trzeba jakiś Ami Shop poszukać. Gdzie musi mój samochód stać? Na tym lotnisku, lądowisku, o, tu będziemy go mijać. Jest tam na dole, czeka na mnie.
Chciał wziąć samochód. Później. Wpuśćmy do środka. Dobra. Stoi tam moja bryczka. Jedziemy zobaczyć spadochrony. Z tego co wiem, to są różne spadochrony. Tylko jak zwykle nie ma polskich barw. Czekaj, bo się trochę pogubiłem. Tam do góry. O. Ammunition. Siemano. Pokaż, co tu masz ciekawego. That's right. Get up close and personal with it. Zapasowy spadoch. Co to znaczy? Podstawowy spadochron. Plecak na spadochron. Anglia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Jamajka, Meksyk, Turcja, a nie ma, jak widać, Polski. Dym. Spadochron na wysokie loty. A, to mi się wydaje, że jak to jest zapasowy, to jakbyś zgubił w locie, to może jeszcze raz otworzyć, czy coś takiego. Zobaczymy. Spadochron pilota. Pustynny. Ciemny spadochron.
biało-pomarańczowo-niebieski. Dobra, wysuniemy ten. There you go. Okej, zobaczymy, no, coś tu już pójdzie. Co tu mamy? Specjalne topy. O, Rockstar. Top Rockstara. Niech będzie. Marynarki, kurtki, bluzy, koszule bez rękawniki, bikini, koszulki na ramionczkach. Niespecjalne topy. Ale gdzie jest ten? Specjalne stroje takie. You can't put a price on peace of mind. Good to see you. Dobra, co tu mamy w menu? GPS, ekwipunek, forsa, nie idzie, akcesoria, plecak, spadochron włączony, ha, ale jaja zała. Zakładanie kasku. A, możesz, nie musisz kasku zakładać, jak jeździsz samochodem na przykład, maski, plecak. Dobra, pancerz. Patrz, można sobie kupić więcej tym razem, nieźle. Przekąski. No to idziemy zobaczyć, kupimy parę pancerzów, zobaczymy po ile można sobie kupić. Na przykład tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, pełne. O kurde, nie wiedziałem. To już wiemy, teraz mam pancerze. Słabe pancerze. Jak widzicie, tu mam. A, mogę sobie tu. A, dobra. No, to nieźle. Wcześniej buziaka, nastrój gracza, włącz ten podświetl gracza. Rozmowa, odrodzenie. Czas did meczu 1 na 1. 5 minut, 10, 15. Możecie sobie nastawić. Niezły film. O, buty tu są. Nie wiedziałem. A, tu z tych to można mnie nosić. Ale okej. Okay. Zobaczymy, gdzie tu jakiś sklep odzieżowy. Na przykład tu. Ubrania Binko. Pojedziemy na... Zobaczymy, czy tam znajdziemy te stroje wojskowe. Thank you.
No, dzień dobry. Pokaż, jakie masz stroje. O, szkoła latania, proszę bardzo. Jest, ale superowy. 47 koła, strój pilota. Nieźle. No i proszę, tu znajdziecie strój pilota. I wygląda super. Nie poznasz, czy facet, czy baba. Zobaczymy, co tu mamy. Pończochy? Nie. Leggingsy. Tutaj, jak widać, nic nie ma nowego. Jakieś akcesoria nowe. Kurde, nie. Nie ma nic. Zegarki tego, tamtego, no. No to będziemy jeździć w stroju pilota. Wiem, że jeszcze są tu jakieś specjalne zadania, które możecie robić. Szkoła lotnicza. Szkoła latania jest tutaj, widzisz, na lotnisku, i tam możecie robić sobie różne zadania szkoły lotniczej, gdzie tam jakieś skoki spadochronowe, może, nie wiem dokładnie, może samolotem jakieś medale, tak jak strzelnica. Macie w szkole latania inne zadania. Dojadę tam, pokażę wam jedno z tych zadań. I myślę, że to już wystarczy zanudzania. Jednym słowem, jak masz kasę, kupuj wszystko. Jeżeli nie masz kasy, to musisz się zdecydować na jedną z wszystkich rzeczy. No gdzie ta szkoła latania? Czyżby nie była na lotnisku, tylko przed lotniskiem? Gdzie ją znaleźć? Odnajdziemy ją tu. A, to wtedy była szkoła latania, ten. W fabule też tu było. No i zobaczymy. Uruchomienie sesji. Zobaczymy, co tutaj możemy robić. Zewnętrzna pętla, awaria silnika, gonienie spadochronu, na pewno ciekawe. Lądowanie w mieście, ruchome lądowisko, o, to jest fajne na pewno. Latanie w formacji, strzelnica. Przy ziemi. Zbieranie chorągiewek.
prowadzący. No, dość ciekawe. To mi się pewnie będzie podobać. A, to trzeba od początku. No dobra, to jedziemy. Zewnętrzna pętla. Zero problema. 3, 2, 1, start. Jedzie. No jak debiliowi. A sam się ze skryby. Dwójka w sztabce, same. A, coś pominąłem. Teraz będzie miazga. Boom! No, pod mostem poleciał. Sorry. Dobra, dobra, nie dalej tyle. Widzicie, udało się. Co? Nie dało rady? Co się znowu stało? Chciałem pod mostem i co? Brązowa gwiazdka. No dobra, niech będzie. No i tym właśnie brązem będę się żegnał. Myślę, że dosyć tu się naopowiadałem, niekiedy przerwy, ale tak to jest w graniu.
Jak będą nowe glitche, czy tam inne jakieś ciekawostki, wiecie, gdzie mnie znajdziecie. To Misiek się z wami żegna.